Gruntowna przebudowa czeka ulicę Młodzianowską. MZDiK oczekuje na oferty od firm oraz konsorcjów zainteresowanych budową nowego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej oraz węzła drogowego nad linią kolejową nr 8. Jest to nasz najpoważniejszy przetarg od czasu wyłonienia wykonawcy obwodnicy południowej Radomia. To bardzo duża inwestycja. Planujemy przebudowę oraz budowę nowego przedłużenia Młodzianowskiej. To będzie kontynuacja tego, co zrobiliśmy już kilka lat temu. Przypomnijmy, w roku 2011 zakończyła się przebudowa ulicy Młodzianowskiej na odcinku od Księdza Sedlaka aż do Gdyńskiej. Przebudowaliśmy wówczas około kilometra jezdni, powstały nowe skrzyżowania, cała infrastruktura. W tym roku rozpoczną się dalsze prace na Młodzianowskiej. Ten projekt obejmuje przebudowę ulicy Młodzianowskiej na odcinku od Gdyńskiej do torów kolejowych. Ten odcinek jest stary, tutaj poprzednio nic nie robiliśmy. Powstanie dalej obiekt mostowy, wiadukt nad torami, zupełnie nowa konstrukcja, zupełnie nowa jakość w tym miejscu. Dalej, ulica Młodzianowska będzie wpadała w zupełnie nowy ślad na wschód od starej jezdni po stronie bloków na Ustroniu i przed nią ulica Jana Pawła II pobiegnie starym śladem między ulicami Lipską a Armii Ludowej i dalej w kierunku południowym przed nią obwodnicę południową, tam już jest obiekt mostowy wybudowany i dojdzie aż do ulicy Godowskiej. Cała inwestycja, czyli budowa wiaduktu nad torami i budowa nowej jezdni ulicy Młodzianowskiej będą wykonywane jednocześnie. Wyjątek będą stanowiły skrzyżowanie z Jana Pawła II oraz istniejący fragment Młodzianowskiej od Cisowej do Armii Ludowej. Przebudowane zostaną na samym końcu, co zminimalizuje utrudnienia w okolicach Młodzianowa i Prędocinka. Niezbędne objazdy i remonty wybranych ulic, którymi tymczasowo zostanie poprowadzony ruch kołowy, wstępnie planowane są już teraz. Nowe warstwy asfaltu położone zostaną na tych ulicach, oczywiście jeszcze przed ruszeniem z budową i przebudową Młodzianowskiej. Budowa przedłużenia ulicy Młodzianowskiej oraz węzła nad linią kolejową powinna skończyć się w 2015 roku.